Witajcie, niedzielny vlog. Nie z hodowli, a ze spiżarni hodowli. Zobaczcie, ile marchwi. Jest tego trochę, jakieś 150 kg. Starczy na 2 miesiące może dla 40 królików. Jak widać, już gnije. O. Kiedyś już wspominałem o tym, opowiadałem. No, że to jest taki towar trefny, który szybko gnije. I trzeba wybierać bardzo szybko te właśnie zgniłchy, bo od nich bardzo szybko gnije kolejna marchew, która jest obok, jeszcze nie zgnita. Także taki koronawirus marchewkowy. O. Trzeba tu się szybko uwijać z tym. Dobra, ta się nadaje, można ją odkroić. No, a to jest pietruszka albo pasternak. To białe. Zaraz zobaczymy, bo pasternak i pietruszka są bardzo podobne do siebie. Można powiedzieć, że na pierwszy rzut oka niezauważalne różnice. Pietruszka jest tu fioletowa. No i przede wszystkim inaczej pachnie. To jest akurat chyba pasternak. Także to nie jest pietruszka. Pasternak jest bardzo często mylony z pietruszką i często sprzedawany w sklepach jako pietruszka, choć jest rośliną znacznie tańszą. No ale jak się ktoś nie zna, to zamiast pietruszki dorosłego se wrzuci pasternak. Przede wszystkim zapach. Mało pietruszkowy, a bardziej marchewkowy ma pasternak. Trzeba powybierać od razu te przypleśniałe. I co, nabierzemy marchewki? Dobra, pakujemy do tego, do wiadra. Tylko będę potrzebował dwie ręce. Do tego. Cyk, i sprzęt na główny mamy. Nożyk. No. I na przykład jak mam taką marcheweczkę, która jest tylko zajęta lekko, no to odkrajam w odpowiedniej odległości. O, ciach i jak. Najpierw wybieram właśnie te, o, jak taka, to się nie da jej obciąć, no to wiadomo, do wyrzucenia w całości. To robak zjadł to. Dobra, tu jest, widzę. O. Ładnie cała ta rośnie. No, koper taki. Duży. Pietruszka naciowa zapitala. Jak deszcz poranny. Co z tym szczypiorem? Rośnie powoli. Rośnie i się opuszcza. I widać ten normalnie ma. To jest normalna igiełka szczypioru. Będzie coś chyba z tego, bo miałem zamiar już to wykopać.
No tutaj to jest najsłabiej, ale rośnie coś. O, idzie tu. Tu. Widać. Super cebula. A niech to poddycha trochę słonko. Niech da. Co tu się dzieje? Zobaczcie. No. Tutaj mamy samiczkę, która pierwsza się okociła. 7 jest. No i niedługo będą do rozdzielenia. Jeszcze może z tydzień i wystarczy. Można by było najmniejszego jeszcze zostawić z matką. Bo widzę, dwa takie są mniejsze. Ale rozdzielimy je. Matki pójdą z powrotem tam, a one będą tutaj odchowane. Najpierw w grupach, a potem po 4 miesiącach trzeba je będzie wyrozdzielać i osobno każdego delikwenta zapakować. No. Taki przegląd wszystkiego tu niepotrzebnie nasypane, ale to dzieci nasypały. Straty są, widzę, niewielkie, bardzo małe. Tylko tutaj widzę jakieś, o, troszkę tu pewnie się wysypało przy nasypywaniu. W porównaniu do poprzednich rozwiązań, straty bardzo małe. Karmy, więc zakup nawet karmidełek w przypadku hodowli większych to zwraca się bardzo szybko. Damy im, nie będziemy ich przecież, bo one już czują marchewę, nie? Podzielę, bo to podzielimy im, bo jednak będą miały łatwiej. I jest tu dużo, także sprzątać już niedługo trzeba będzie. Tak widzę. Można im sypnąć trochę słomy. Macie. Teraz jest 8 i matka 9. Proszę bardzo. A ty jesteś sama, to masz tutaj. Chociaż ty jesteś w ciąży i niedługo będziesz rodzić. O. To jest zalążek prawdopodobnie gniazda. Tutaj. Ale nie wiadomo, zobaczymy. Nic tu nie będziemy patrzeć więcej. Nie będziemy jej tutaj podglądać. Mieszanka. To jest akurat mieszanka kukurydzy i owsa. Da, tam mieści dużo. Jednak wszystko działa. Znaczy działa, no. Stwierdziłem na początku, że może trochę tego pokarmu jest za dużo tam wsypywane. Ale one już bardzo dużo jedzą. Te młode. Bardzo dużo jedzą. Więc myślę, że taka samica i 8 młodych trzeba liczyć tak, abyśmy mieli 3 duże króliki. Więc tyle trzeba dawać. A może najpierw damy im słomy. No. Dobra wiadomość to taka, że słomy mam bardzo dużo, ale zła jest taka, że właśnie jest luzem. Dobra, samiec ma, jeszcze sianka mu nie dałem przecież, a jak wszyscy słomkę dostali, no to i ty dostaniesz troszkę słomki. Zostałeś sam, samiec zupełnie stracił orientację w terenie, sianość.
nie wie, co jest grane. Zupełnie. Za każdym razem, jak przychodzę, siedzi obrócony w tamtą stronę i tak jakby myślał, że tam jest przód. No, w ogóle wydaje mi się, że to przez zapach. Nie ma tu w ogóle wokół niego samic, innych króli, ale zostały przeniesione tam. I przypuszczam, że zapach mu się niesie z tamtego pomieszczenia i wyczuwa samice z tamtej strony i dlatego jest obrócony tam. Nie wiem, może po prostu to jest... No, nagle się przestał... O, tak teraz siedzi. Zaczął się dziwnie zachowywać. Dobra. Co jeszcze? Wodę. Tylko do jednego dolejemy. Samcowi nie popatrzyłem na wodę jeszcze. On pije dużo. Bardzo dużo samiec. Pije chyba najwięcej ze wszystkich królików. Ma. Dobra.